Czołem kapitan Owieszprachu z tej strony. Słuchajcie, ostatni unboxing, który był na YouTube paczek świątecznych, nie był najszczęśliwszy. W każdym razie zrobimy podejście numer 2 ostatnio na streamie. Jeżeli byliście, to mogliście zobaczyć, jak dropnęło mi Alabamę i jak dropnęło mi Perta. Chwilę po streamie otworzyłem jeszcze jedną paczkę i jak widzicie, wypadł mi Gremiaszczy, którego teraz możecie zobaczyć w porcie. Zostały mi do otwarcia 24 kontenery, jeszcze chyba jeden dostałem od Arta, więc będzie w sumie 25 i chciałbym, żebyśmy teraz zobaczyli, co dropnie tym razem. To są kontenery, które dostałem dzięki uprzejmości WG i chciałbym się z Wami tym podzielić. Jest jakiś tutaj super kontener, więc prawdopodobnie będzie jakiś kolejny okręt. Zobaczymy, co tutaj wypadnie tym razem. To jest USS Kid, czyli ósemka z kapitanem 10-punktowym. No powiem Wam szczerze, jak dla mnie rewelacja, to się bardzo cieszę. Być może spróbuję nim pograć na rankingówkach, bo rankingówek jeszcze nie ruszyłem. Czyli mamy Alabamę, Perta, Gremiaszczy i Kid. To są w sumie cztery okręty, które wypadły z paczek świątecznych. Tych paczek w sumie było 45 i mamy kolejną paczkę. Co tym razem? 15 Uroboros flag. To są flagi, które dają wolne PD. Te flagi się przydają. Trzeba przyspieszyć zbieranie PD, bo za 2 miesiące zabraknie nam Missouri. Ok, tym razem mamy 15 razy Wiwerna. Otwieramy kolejną paczuszkę. Missouri za 2 miesiące, słuchajcie, ma nie być. Ma być Musashi, który ostatnio na streamach pokazywałem. 1000 dublonów, to się również bardzo przyda, czy do przeszkalania kapitanów, czy do innych rzeczy. Odrabiam tego Scharnhorsta, którego sobie tutaj zakupiłem. Kamuflaże, oszroniona choinka, również ciekawy kamuflaż. Można przykoksować dowódcę i okręcik. I lecimy kolejny, jeszcze 20 zostało. Zobaczmy, co tutaj będzie. Kolejne flagi do Free Expa, 777%, no to jest naprawdę fajna sprawa. I lecimy dalej, tym razem znowu 1000 dublonów. No to jest, to są takie, te z dublonami naprawdę są rzeczy, które cieszą, bo można nawet na okręt premium sobie uzbierać. Tym razem smok, czyli coś do koksowania kapitanów, też bardzo lubię tą flagę. I rzecz następna, to już są paczki te chyba mniejsze, zielone. 50 flag na 300% wolnych PD, to jest również ciekawa rzecz. Tych flag zacznę w najbliższym czasie, słuchajcie, używać, bo naprawdę zależy mi na tym, żeby na Missouri nazbierać. No z kamuflaży to już będzie po 5 sztuk i mimo, że one są fajne, to 5 sztuk to jest trochę mało, ale zobaczymy, co jeszcze tutaj nam być może dropnie. Tym razem mamy 50 flag do zarobków bodajże, tak, plus 20% do kredytów, więc również bardzo fajne flagi. I kolejny kontenerek mały, to jest znowu oszroniona choinka razy 5 i lecimy dalej, co tutaj będzie jeszcze. Jest następna paczuszka i w tej paczuszce mamy 50 znowu do wolnych PD. Także widzicie, jestem skazany na to, żeby chociażby grać na rankingówkach, te flagi na wolne PD zakładać po to, aby to PD jak najszybciej na Missouri uzbierać. Dobra, i jeszcze jedna będzie mała i te następnych 10 powinno już być troszeczkę większych. Tutaj jest 300 dublonów, to jest też dosyć dobre. Jeden lub po przecenie dwa miejsca w porcie można kupić. Tu jest kolejna paczuszka. Tym razem znowu 300 dublonów, bardzo fajnie. Zobaczymy, co tutaj jeszcze nam dropnie, czyli jak dobrze wyliczyłem, to wypadły w sumie 4 lub 5 okrętów premium. Jeszcze flagi na zarobki, jeszcze mamy flagi na zarobki. Ja najbardziej, słuchajcie, się cieszę z Gremiaszczego, to jest okręt, którego kupić nie można. Ja rozumiem, że Kid i Alabama są dużo droższe, że Kid jest nowością tak naprawdę. Cieszę się, że go dostałem, ale dla mnie najważniejszym dropem był Gremiaszczy. To był okręt, który naprawdę chciałem mieć. Mówiłem o tym gdzieś tam od pół roku, że jeżeli wypadnie mi taki okręt super kontenera, to będę bardzo, bardzo szczęśliwy. Zobaczmy, co tu jeszcze nam
wypadło znowu na Free Expa flagi sztuk 50 i kolejne paczuszki lecimy. Kolejne flagi do zarobków i zobaczmy, co tu jeszcze dzisiaj będziemy mieli. 5 kamuflaży, oszroniona choinka i jeszcze zostały nam chyba 2 kontenery z tego, co tutaj widzę. O, 10 tysięcy free expa, to jest też fajna paczka, jak na małą paczkę, bardzo przydatna rzecz, bardzo przydatna rzecz. I tu mamy kolejną paczuszkę free exp, znowu 10 tysięcy, bardzo się to przydało i został nam jeszcze jeden kontener do otwarcia. To jest kontener taki zwykły. O, czekajcie, co to jest? Aha, to jest radar do zerowania sztuk 2, czyli nie będzie po prostu trzeba za ten radar premium dopłacić i do tego 50 tysięcy kredytów. No dobrze, czyli podsumowując, dostaliśmy jeszcze, mamy Alabamę, mamy Perta, mamy Gremiaszczego, którego tutaj widzicie, i mamy Kida. Naprawdę świetna sprawa. Zobaczmy jeszcze, jak ten Kid tylko wygląda. Ma 5 dział, on chyba ma jedną tylko wyrzutnię torped, ona ma wolny reload. Tu żadnych innych modułów, z tego co pamiętam, nie ma. Zasięg dział tutaj jest 12,1. Żywotność 16700, więc nieźle. Zobaczmy, jakie on ma tu konsumable. Aha, on ma możliwość tutaj wzięcia sobie naprawki. To jest rzecz, która naprawdę jest bardzo, bardzo fajna i przydatna. Tutaj myślę, że może się kapitan świetnie odnajdywać i z gearinga, i z Fletchera nawet. Na Fletcherze mam przecież kapitana 19-punktowego, więc może to być naprawdę fajna sprawa. Widzę, że są niezłe przeceny na konsumable premium. Na spokojnie będzie można ten okręt sobie tutaj od razu uzbroić. Także jak widzicie, parę tych okręcików wypadło. Ja się z tego bardzo, bardzo cieszę. Zobaczmy jeszcze, jaka to jest manewrowość. 3,9 czas przestawienia steru. Czy tu się czas przestawienia steru przyda, czy bardziej się przyda boost? Może na razie boost do silnika założymy. I teraz tak, weźmiemy pelotkę. Tutaj by się przydał kapitan z AFT, więc być może wezmę nawet kapitana, którego mam na Atlancie i na Clemsonie, ponieważ jednak tutaj siłą jest tego okrętu, wydaje mi się, rozbicie przede wszystkim, więc to będzie rzecz, która się na pewno tutaj bardzo, bardzo przyda. Tego kapitana na razie wyślemy do rezerwy. On, widzicie, ma tu jeszcze nierozdane punkty. Jeszcze mam takiego 10-punktowego z Alabamy, więc możemy go przenieść na razie do rezerwy. On tam sobie poczeka, a zobaczmy, jak będzie to wyglądało z kapitanem, który jest, o, na przykład na Atlancie. Jaka tu będzie obrona przeciwnicza? Zobaczcie, 69 punktów, do tego dojdzie rozbicie. No, będzie to naprawdę rzecz, wydaje mi się, fantastyczna, jeśli chodzi o obronę przeciwlotniczą na tym okręcie. Więc reasumując, mamy Kida, mamy Gremiaszczego, mamy Alabamę i mamy Perta. Tak to wygląda, jest tutaj Pert. Tak jak powiedziałem, najbardziej się cieszę z tego, że wypadł mi Gremiaszczy. To był okręt, który bardzo chciałem mieć, ponieważ nie można go kupić, a jest naprawdę fajnym, mocnym okrętem i myślę, że wielokrotnie w bitwach będziecie mogli mnie na tym okręcie spotkać. Także do usłyszenia, zapraszam na kolejne filmy. W najbliższym czasie będzie kilka bitewek z serii Mistrzostwa Świata, bo troszeczkę materiałów na ten temat od Was dostałem. Tymczasem.